Kochani, ja mam słowo ku zbudowaniu. Pamiętam wiele lat temu, krótko po tym, jak byłam nawrócona, w kościele, w którym wtedy byliśmy, tego kościoła w ogóle jeszcze nie było, pastor z tamtego kościoła w pewnym momencie pomodlił się taką modlitwą. Stanął przed ludźmi i powiedział: Boże, przywróć mi radość z mojego zbawienia. Ja spojrzałam na to jako taki świeży człowiek i powiem wam szczerze, ja się wtedy troszkę tym zgorszyłam, gdy to usłyszałam, ale zdam sobie sprawę z tego, że w jego życiu nie ma tej radości. Później zaczęłam się zastanawiać jakiś czas później, dlaczego tak jest. I tak się dzieje, że ludzie nie chodzą w radości, ludzie nie chodzą w takim poczuciu szczęścia, gdy na co dzień nie rozpatrują tego, że są zbawieni, swojego nowego narodzenia. Wtedy, gdy każdy z nas oddał życie Jezusowi, wiedzieliśmy, że wydarzyło się coś niesamowitego w naszym życiu. To było coś takiego, że wiedzieliśmy, że niebo się połączyło z niebem, że pojawił się jakiś wielki wybuch, wielki ogień, wielka radość. Ja pamiętam, jak ja oddałam życie Jezusowi, wracałam do domu samochodem i mijałam lotnisko i miałam wrażenie, że te samoloty lecą i mój samochód leci, a ja razem z nim. Coś takiego niesamowitego było. I często jest tak, jak patrzę na chrześcijan, że oni są jakby dociśnięci życiem doczesnym. Co się stało? Ludzie na co dzień nie rozpatrują radości z tego, że zostali zbawieni. Tak jak wtedy ten pastor: Boże, przywróć mi radość z mojego zbawienia. Ale każdego dnia, jak będziemy rozpatrywać to, że zostaliśmy zbawieni, uratowani, że nie jesteśmy tacy sami, że ta radość jest naszą siłą, że to nowe życie w nas, że to jest moc i siła, to co z tego, co się dzieje dookoła ciebie? Co z tego, czy teraz masz męża i żonę, czy nie masz? Czy teraz jest pełny portfel, czy nie masz? Jak wierzysz w to, co się wykonało? Zbawienie dzisiaj. Musimy sprawować nasze zbawienie każdego dnia. Z tą samą radością, z tą samą radością i z tą samą wiarą, gdy oddawaliśmy nasze życie Jezusowi. Każdego dnia rozmyślać o tym, że jesteśmy nowi i zbawieni, uratowani, że Jego moc, siła, potęga w nas, Jego zdolności, możliwości, cała radość w nas. Naprawdę takie malutkie się robi wtedy to, co jest dookoła. Bo cóż to coś może ci zrobić, jak ty jesteś nowy?